Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na filmik, którego już naprawdę długo nie było na moim kanale, ponieważ postanowiłam pokazać Wam rzeczy, które kupiłam w sklepach stacjonarnych. Tak, tym razem to nie będzie AliExpress, nie będą to zakupy online, tylko właśnie wszystko kupione na miejscu. Głównie będą to rzeczy kupione w Kiku oraz w Chińczyku, ale będzie też coś z Tesco i z second handu, tak więc zapraszam Was do oglądania. Pierwszym produktem jest kominek z Tesco, który kosztował około 15-17 zł, zależy czy traficie na promocję. Ja go kupiłam wtedy właśnie, była jakaś taka delikatna zniżka. Natomiast teraz widziałam, że za 17 zł są identyczne kominki w kolorze czerwonym. Teraz prawdopodobnie po prostu już w okresie świątecznym ściągnęli całą właśnie taką czerwoną partię. Natomiast ogólnie te kominki są naprawdę mega fajne, ponieważ jak widzicie, one mają takie duże wejścia, do których można włożyć podgrzewacze takie duże z Ikei. Jakiś czas temu kupiłam sobie naprawdę sporą ilość tych podgrzewaczy i niestety większość moich kominków ma tak małe okienka, że te podgrzewacze się do nich nie mieściły, a do tych idealnie takie podgrzewacze duże wchodzą. Moim zdaniem to jest po prostu wygodniejsze, bo nie trzeba tak często podgrzewacza wymieniać i wosk się o wiele szybciej rozgrzewa, tak więc polecam Wam, kominki są naprawdę super. Zapomniałam jeszcze o dwóch sklepach. Z jednego sklepu, czyli z Auchan, mam jeszcze takie kielichy, które kupiłam na wyprzedaży halloweenowej. Ja je kupiłam jakieś 2 dni przed Halloween, natomiast one jeszcze później były też na promocji. Więc ogólnie, jeżeli lubicie czasem kupować sobie takie różne dziwne gadżety właśnie po jakichś takich typowych okazjach jak Halloween albo jak święta, to ja polecam kupować tuż przed samym tym wydarzeniem albo po, bo wtedy można właśnie o wiele taniej kupić. I te kieliszki początkowo kosztowały około 8 zł, a ja je później kupiłam za 5 i są naprawdę spoko. Będę miała też na kolejne lata do moich filmików halloweenowych. Jeżeli nie oglądaliście, to możecie sobie zajrzeć na test halloweenowych słodyczy. Kolejny sklep, który pominąłam we wstępie, to Biedronka i w Biedronce, słuchajcie, kupiłam sobie takie nożyki, trymery do brwi. To były 3 sztuki, tutaj jeszcze był biały po środku, natomiast już z nich korzystam i są naprawdę moim zdaniem bardzo fajne jakościowo. Cały taki zestaw kosztował 10 zł, więc niezbyt drogo, a moim zdaniem naprawdę fajna sprawa. Jeżeli podcinacie sobie brwi, to polecam. I też właśnie w Biedronce na takiej półce wyprzedażowej znalazłam sobie korektor z nadrukiem Barbie i uznałam, że po prostu muszę go kupić. Kosztował około 4 zł na wyprzedaży, więc po prostu go zgarnęłam. To jest korektor Uroda Makeup. Pokażę Wam, jaki ma kolorek. Powiem Wam, że ogólnie nie jest jakiś taki mega ciemny, no ale oczywiście delikatnie może być troszkę ciemniejszy od mojej karnacji, jak to zazwyczaj bywa w przypadku takich korektorów z różnych drogerii i sklepów takich typu Biedronka właśnie. Teraz przejdziemy sobie do rzeczy z Chińczyka. Jak widzicie, mam ich tutaj dość sporo, natomiast jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy po drodze, również z Auchan, i jest to właśnie ta miska, w której mam te wszystkie chińczykowe rzeczy. I to jest miseczka, która jak widzicie przypomina kształtem troszeczkę taki spód od babeczki. Ja uznałam, że jest po prostu mega urocza i muszę ją sobie kupić. Kosztowała około 15 zł. W Chińczyku pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to był ten kubeczek w kształcie takiego loda, można powiedzieć, tutaj ze słomką. Ten kubeczek kosztował 4,50, więc nie był drogi, on jest plastikowy i uznałam, że jest po prostu uroczy, dlatego go sobie kupiłam. Moim zdaniem właśnie w Chińczykach często są takie fajne, różne rzeczy. Ja w ogóle przez to też lubię AliExpress, że tam można trafić takie zupełnie inne, ciekawe kształty, ciekawe gadżety. Zdecydowałam się na 2 rzeczy z dziedziny beauty i tutaj pierwszą z nich jest szczotka, która jest tak właściwie, można powiedzieć, że podróbką szczotki Tangle Angel, ponieważ ona ma właśnie taki kształt skrzydeł aniołka, natomiast to jest taka troszkę mniejsza wersja i uznałam, że sobie kupię, bo jest mega urocza. Ona jest biała i ma różowe te swoje włoski do czesania. Wyciągnę ją, pokażę Wam z bliska. Ona kosztowała 7,90. Kolejnym uroczym gadżetem, który kupiłam, są takie gąbeczki do makijażu w kształcie makaroników. Ten zestaw 2 gąbeczek kosztował 8,50. Właśnie sobie zmoczyłam tę gąbeczkę i powiem Wam, że niestety, ale nie jest ona tak mięciusieńka jak moja ulubiona gąbeczka różowa z Conmison. Ta jest zdecydowanie o wiele bardziej sztywna, taka zbita, więc raczej do makijażu nie będzie tak dobra, ale wygląda mega uroczo, więc będzie po prostu robiła za ozdobę. Kupiłam sobie też 2 zestawy tipsów, na których będę chciała ćwiczyć wzorki
I to są tipsy w kształcie takiego długiego szpica. Właśnie chciałam mieć coś takiego. Jak widzicie, wybrałam sobie wersję mleczną oraz przejrzystą i słuchajcie, one w Chińczyku kosztowały po 8 zł za całe takie pudełko, gdzie na AliExpress to pudełko kosztuje około 7,50, więc naprawdę uznałam, że nie opłaca się kupować na Ali, bo będę o wiele dłużej czekała, a tutaj mam po prostu na miejscu 50 groszy drożej, więc różnica tak naprawdę praktycznie żadna. Kupiłam sobie też dwa zestawy pędzelków do paznokci i pierwszy zestaw to jest 5 pędzelków takich cieniuteńkich do malowania wzorków. Ostatniego pędzelka tutaj nie ma, tak w środku są tylko 4, ponieważ jeden leży gdzieś tam z moimi innymi pędzlami i już po prostu nie chciało mi się go szukać, ale jest naprawdę bardzo fajny, bardzo precyzyjny. Ten zestaw cienkich pędzelków kosztował 8,90, natomiast drugi zestaw kosztował 7,90 i tutaj są różne pędzelki. Mi przede wszystkim zależało na tym właśnie takim roztrzepanym pędzelku oraz tutaj też mam takie dwa cienkie do malowania wzorków. No i zostały mi jeszcze dwie rzeczy z Chińczyka, obie kosztowały po 3 zł. Pierwszą z tych rzeczy jest brokacik fioletowy w takiej buteleczce, a drugą rzeczą jest taka ozdóbka w kształcie plastrów miodu opalizujących na niebiesko-złoto, taki rybi kolor. Już Wam pokazuję z bliska. Teraz przejdziemy do rzeczy z Kika i tutaj głównie, słuchajcie, mam rzeczy, które kupiłam na promocji halloweenowej. Pierwszą rzeczą są pajęczynki. Kupiłam sobie dwa opakowania tych pajęczyn i ja kupiłam je po 4 zł na wyprzedaży, natomiast one normalnie kosztowały 8,99. Dlatego ja właśnie uważam, że warto korzystać z wyprzedaży halloweenowych i można sobie kupić nawet rzeczy na następny rok, bo tak jak widzicie, tutaj jest o połowę taniej. Z 12,99 na 8,99 były też przecenione takie lampeczki w kształcie halloweenowej dyni. Już wyciągam. I słuchajcie, one są zasilane dwiema bateryjkami, takimi zwykłymi paluszkami. Zgarnęłam też halloweenowe talerzyki przecenione z 4 na 2 zł. Oraz halloweenowe serwetki, które również kosztowały 2 zł. A z ilu one były przecenione? Również z 4 zł. Kończymy już powoli ten halloweenowy klimat, zaraz będą jeszcze inne rzeczy. Natomiast kupiłam sobie też taki podświetlacz, tutaj do niego wkładamy sobie świeczuszkę i świecą nam się nietoperki. Ta świeczuszka, ten podgrzewacz, czy też jak to się nazywa, ta osłonka, kosztowała 4 zł, również na promocji. No i jeszcze słuchajcie, z takich rzeczy, które były też na wyprzedaży Halloween, miałam coś takiego. To jest, można powiedzieć, że taki talerz, patera, to jest tak jakby z jakiegoś kamienia wykonany i słuchajcie, to też kupiłam za jedyne 4 zł, a uważam, że jest to naprawdę świetna sprawa, bo wygląda naprawdę mega. Moim zdaniem nie tylko na Halloween, ale też na co dzień jest to świetna sprawa i naprawdę mega tanio. Jeżeli w ogóle zastanawiacie się, do czego mi taka podstawka jest potrzebna, to ja uważam, że jest to po prostu mega fajna rzecz, żeby na przykład wyeksponować sobie jakieś świeczki, jakieś gadżety, ozdoby w domu, ale można też poukładać na tym jakieś rzeczy z dziedziny jedzenia, że tak powiem. My kiedy robiliśmy z mężem właśnie ten film halloweenowy o słodyczach, to tutaj były poukładane takie halloweenowe żelki. Powiem Wam, że kupiłam sobie też taki produkt w tubce za 10,50 i to jest płynny lateks, bo myślałam, że sobie zrobię jakąś charakteryzację na Halloween, ale zrobiłam paznokcie, zrobiłam ten filmik ze słodyczami i po prostu na makijaż już nie starczyło mi czasu. Ale jeszcze na pewno sobie przetestuję ten płynny lateks i wtedy dam Wam znać, czy warto się na niego skusić, jeżeli jeszcze będzie w Kiku. No i teraz będą rzeczy, które w ostatnim czasie już kupiłam w Kiku i są to takie ozdoby świąteczno-sylwestrowe. Tutaj na przykład mam takie ozdóbki z gwiazdeczkami i z napisem Happy New Year, więc to jest właśnie już taka ozdoba noworoczna. Cały ten woreczek kosztował 4 zł. Kolejne są gwiazdeczki złoto-srebrne, również za 4 zł. I ostatnia rzecz, czyli takie kolorowe pompony w różnych rozmiarach, również w takiej samej cenie, czyli 4 zł. Gdybyście się zastanawiali, po co mi te wszystkie ozdóbki, to to ogólnie są takie rzeczy, powiedzmy, a la konfetti lub do scrapbookingu. Natomiast ja uznałam, że po prostu mogą fajnie wyglądać jako jakiś taki gadżet do zdjęć. Ostatnia i zarazem najdroższa rzecz z Kika, bo tam te wszystkie rzeczy były stosunkowo tanie, to jest taka tablica, do której tutaj w te przestrzenie wkłada się literki.
Oczywiście literki są dołączone do zestawu i ta tablica kosztowała 19,99, więc powiem Wam, że naprawdę mega się opłacało, bo ja chciałam taką tablicę kupić już od dłuższego czasu. Rozglądałam się na AliExpress i te tablice kosztowały około $25, więc tutaj jest naprawdę sporo taniej, chociaż ja powiem Wam szczerze, że najbardziej chciałam kupić sobie w różowym kolorze taką tablicę, ale niestety w Kiku nie było, więc uznałam, że w sumie biała też jest ok, najwyżej spróbuję sobie te literki sprayem przemalować na różowo. No i teraz przejdziemy do rzeczy z second handu, natomiast nie będę Wam ich zbyt dużo pokazywała, chociaż w ostatnim czasie kupiłam naprawdę multum rzeczy w Ciuchlandzie, ale chcę zrobić w ogóle taki osobny filmik, w którym będę Wam pokazywała ciuchy, będę je mierzyła i już dokładnie pokazywała. Za to dzisiaj chcę Wam pokazać taką rzecz domową. I jak widzicie, jest to tacka, która, słuchajcie, ma jeszcze dodatkowo tutaj nóżki. Więc to jest coś takiego, że możemy sobie postawić w łóżku na przykład, podać śniadanie do łóżka na tym. I ta tacka kosztowała jedyne 10 zł, więc moim zdaniem naprawdę mega fajna cena. Ja w ogóle naprawdę lubię second handy, w których są też rzeczy domowe, bo można czasem bardzo fajne rzeczy trafić właśnie w takiej naprawdę niskiej cenie. Ogólnie ja wiem, że w Kiku i w Pepco też tacki są stosunkowo tanie, ale jeszcze takiej z nóżkami nie widziałam, dlatego z przyjemnością sobie tę tackę kupiłam. No i teraz pokażę Wam jeszcze dwa ciuchy z second handu, natomiast od razu mówię, że nie będę ich dzisiaj mierzyła, ale chcę Wam pokazać, bo jeżeli macie w swojej okolicy second handy, w których towar jest segregowany, to jest naprawdę bardzo duża szansa, że u Was również będą teraz rzeczy świąteczne. Ja właśnie teraz kupiłam sobie kilka takich świątecznych rzeczy, między innymi taki właśnie sweterek za 12,50. Co to jest w ogóle za marka? Jakiś Bon Marche. I ten sweterek, jak widzicie, jest taki mega milusi z gwiazdeczkami świątecznymi. I druga świąteczna rzecz to jest taka bluza z reniferem, która kosztowała jedynie 5 zł. Uważam, że jest mega urocza, naprawdę. I słuchajcie, ta bluza w ogóle to jest rozmiar dziecięcy na 11-12 lat, ale się w nią wcisnęłam, więc ją sobie kupiłam, chociaż w biuście jest troszkę opięta, ale uznałam, że jest mega urocza i będzie fajnie wyglądała na takich świątecznych filmikach. Więc właśnie, jeżeli chcecie sobie kupić jakieś mega fajne świąteczne rzeczy, to polecam teraz szukać, bo bardzo możliwe, że u Was też będzie świąteczny towar. Tak więc polecam zaglądać. No i dajcie mi znać, czy chcecie właśnie takie second handowe open boxy. Ostatnio naprawdę dużo tego nakupiłam, więc na pewno przynajmniej jeden zrobię, ale możecie mi napisać, czy ogólnie ta tematyka Was interesuje i czy chcecie takie filmy oglądać. No a na dzisiaj to już będzie wszystko. Zachęcam Was jeszcze do zaglądania na moje social media, przede wszystkim na Instagram, ponieważ tam wrzucam na bieżąco instastory, robię tam live, więc jeżeli chcecie właśnie być ze mną tak bardziej na żywo, to zachęcam do śledzenia. Mój Instagram to jest CandyMonaOfficial, więc tam Was zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!